Każdy odwiedzający Miejskie Centrum Informacji może dowiedzieć się o odbywających się w mieście imprezach kulturalnych, sportowych, o atrakcjach turystycznych lub nabyć dąbrowskie gadżety. Proszę powiedzieć, które z obiektów są najbardziej charakterystyczne dla Dąbrowy Górniczej, no i czy one są zawarte również na tych gadżetach? Najbardziej charakterystyczny i najczęściej kupowany na gadżetach jest Pałac Kultury Zagłębia, nasz w Dąbrowie Górniczej. On ma bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się ofertę kulturalną, także zachęcam gorąco do odwiedzenia. Drugim obiektem, który gorąco polecamy i który pozytywnie zaskakuje osoby, które odwiedzają nasze miasto, to Muzeum Miejskie Sztygarka wraz ze swoją kopalnią ćwiczebną, która jest na swój sposób niezwykła. Warto oczywiście wspomnieć o tak zwanym Pojezierzu Dąbrowskim. Tak, nasze Pojezierze jest bardzo malownicze i również jest takim elementem zaskoczenia, ponieważ większość ludzi przejeżdżając na Zagłębie spodziewa się bardziej szaro-burych widoków, a jednak nasze miasto jest bardzo zielone i ma te swoje niebiesko-zielone płuca schowane pomiędzy naszą zabudową. Jest tam bogata oferta rekreacyjna, także sportowa, także gorąco również zachęcamy do odwiedzania tych miejsc. Punkt oferuje także zarówno płatne, jak i bezpłatne ulotki, foldery oraz wydawnictwa związane z regionem.